Witam serdecznie, moi drodzy, a więc zobaczcie, cały świat, do którego byliśmy przygotowywani, upada na naszych oczach. To wszystko się, moi drodzy, kończy. Oczywiście nie stanie się to tak, o, ale te wszystkie struktury, mówię, religijne, polityczne, ekonomiczne, wiecie, historia, w sensie architektura się nie zgadza, różne znaleziska właśnie, wiecie, z przeszłości, z archeologii, też zrobię o tym może jakiś odcinek niedługo, nie zgadza się to wszystko z tym, co jest prowadzone w ogólnej narracji. I tak samo na wielu innych płaszczyznach, jeżeli zdajemy sobie z tego sprawę, że to wszystko, co, nie wiem, uczyliśmy się w szkołach, to wszystko, co przekazywali nam nawet nasi rodzice, nasi nauczyciele, to, co chłonęliśmy ze swojego otoczenia, tam, gdzie dorastaliśmy, no to większość z tych rzeczy, niestety, to jest iluzja, fałsz, kłamstwo, pokazywany kawałek, wiecie, kawałek urywka tego wszystkiego, czym jesteśmy, kim jesteśmy, gdzie jesteśmy, po co jesteśmy. Taki, wiecie, kawałeczek, żeby ludzi dalej trzymać w ryzach iluzji, w ryzach ich potrzeb, tak, że muszą całe życie. Słuchajcie, jak miałem, nie wiem, kilka lat, to już, jak mały miałem, 7-8 lat, to już myślałem, że to jest niemożliwe, żeby Bóg tak wymyślił, że całe życie trzeba gdzieś dymać na, nie wiem, w jakichś zakładach albo coś do 65 roku życia, później 10 lat emerytury i siemano i wszystko, nie? I do kościoła jeszcze chodzić, płacić im kasę w niedzielę, nie? Mówię, no kurde, no mówię, no trochę się to ma inaczej, mówię, do tego wszystkiego, co ja dziś w środku czułem, co w sobie gdzieś tam wyobrażałem i do tego, jak to wyglądało naprawdę. Więc, moi drodzy, zobaczcie, że jeżeli gdzieś zmieniamy się, tak? Wchodzimy na tą drogę rozwoju, na drogę świadomości, to właśnie będą zdarzały się rzeczy, które no, musimy odpuścić całą przeszłość, żeby iść dalej. Nie pójdziemy dalej, zabierając jakieś, wiecie, jakby to powiedzieć, schematy z przeszłości, które nie są prawdziwe, tak? Bo teraz tylko prawda się obroni, tylko to, co prawdziwe, przejdzie dalej, tak? I teraz na wielu płaszczyznach, mówię, to się nie stanie tak, o, wszystko się teraz będzie zmieniało, będą wychodziły coraz to nowsze rzeczy na jaw. Zobaczcie, kiedyś nie do pomyślenia, żeby New York Times, wydanie wam powiem dokładnie, z 4 kwietnia, pani Clinton na pierwszej stronie, no i ta afera kabałowa na pierwszej stronie, wydanie, mówię, sprawdziłem, z 4 kwietnia tego roku, można sobie wpisać New York Post. Więc to jest teraz też, no, nie do pomyślenia, to było, nie wiem, 2 lata, 3 lata, 5 lat wstecz, no 2 lata już się coś zaczynało dziać, 5 lat wstecz, 6 lat wstecz, nie mówiło się nic złego na władzę, bo to była jedna klika, to jest jedna klika. Religia, przemysł, ekonomia, mówię, produkcja żywności, dlatego chcą wszystko, wszystko chcą sprowadzić do jednego, żeby człowiek był uzależniony od jednego, tak? Czyli mamy, będziemy mieli jednego, tak oni sobie chcą, myślą, no ale tak nie będzie, żeby uzależnić człowieka od jednego, wiecie, no jakby to powiedzieć, pracodawcy, no jak sami wiemy, no to się nie kończy dobrze, no bo to każdy, kto, nie wiem, gdziekolwiek w jakiejś sytuacji był, no to wie, że jeżeli, nie wiem, pracuje się u gościa, u którego, nie wiem, ma jeszcze chatę i jeszcze, nie wiem, na przykład, nie wiem, opiekujesz się jego dziećmi i robisz u niego trzy rzeczy, no to jak się gdzieś pokłócicie, no to jesteś zmieciony z planszy na trzech płaszczyznach. Jeszcze może auto masz firmowe albo coś innego, nie? Więc tak samo tutaj, nie możemy być zależni od jednego źródła, które sobie wymyśla, mówię tutaj o tej całej klice, które sobie wymyśla różne zasady, do których my się mamy przystosowywać, tak? Przystosowywać. Więc, moi drodzy, jeżeli odkrywamy w siebie, no to jakby to powiedzieć, konfrontujemy to, co było nam wpojone, z tym, co czujemy. No i tutaj są te zgrzyty, bo niektórzy właśnie, sami widzicie, czy to w rodzinach, czy znajomi, czy przyjaciele, wyzywają wszystko, nie masz racji, to tamto, tak, jesteś, coś tam i tak dalej, nie? Ja już mówię, nie wchodzę w takie nawet rozmowy, bo to nie ma najmniejszego sensu, bo to jest problem taki, że jedna ze stron, czyli na przykład, nie wiem, ja jestem w stanie, nie wiem, zrozumieć czyjąś wersję, czyjąś perspektywę, jestem w stanie to zrozumieć i mówię, okej, okay, no jak tak uważasz, no to okej. Okay. A druga strona, zobaczcie, atakuje. No, nie, tak jest, jak możesz, ty taki. I tak, wiecie, no nie ma sensu się denerwować, nie ma sensu w to wchodzić, bo to jest szkoda twojej energii, mojej i wszystkich, którzy wchodzą w takie zestawienia, tak? Więc, moi drodzy, w swoim, jakby to powiedzieć, w swojej wewnętrznej przemianie, jeżeli właśnie wychodzimy, no i konfrontujemy te wszystkie zestawienia, tak, no, czy religia jest tylko jedyną drogą do, załóżmy, do nieba, tak, no to słuchajcie, jak ktoś poczyta różne inne religie, co tam te różne historyjki, nawet nie mówię, żeby czytać tam jakieś te ich księgi, no to jesteśmy w stanie zauważyć wspólne mianowniki. Kolejną sprawą jest to, że no żadnej religii nie stworzył ani, mówię, ani Jezus, ani Budda, ani nic innego, tylko ludzie sobie wymyślili, o, był taki, dobra, to był na tym regionie, no to
powiemy, że on to stworzył, będzie kwit, będą wierni, tak? No i tak to się dzieje. Widzieliście na pewno tego, jakby to powiedzieć, to zdjęcie, w którym jest porównywany rozwój duchowy z takim rozwojem, wiecie, wewnątrz schematów. No jeżeli jesteś wewnątrz schematu, jesteś wewnątrz schematu jakiegoś, nie wiem, religijnego, to nie jesteś w stanie zobaczyć nic poza tym schematem, no bo jesteś w tym uwięziony. Jesteś zamknięta i nie jesteś w stanie zaobserwować innych możliwości, ponieważ w tym tkwisz. Dopiero trzeba wyjść gdzieś tam poziom wyżej i wtedy jesteśmy w stanie zobaczyć, co dzieje się z innego poziomu. No ale musimy to przejść. I to mówię, dla każdego na jego ścieżce pojawiają się określone sytuacje, dzięki którym rozwijamy się, tak? Rozwijamy się, idziemy do góry, przechodzimy i po prostu doświadczamy więcej, widzimy więcej, poszerza się nasza perspektywa i nie wkręcamy się w te różne dziwne akcje, mówię, które są po to, aby wyciągnąć od ludzi energię strachu, aby po prostu ludzie byli między sobą poróżnieni, bo na całym świecie ludzie bez żadnych problemów by się ze sobą dogadali, jeżeli od małego nie byłoby w nich wpajane podziałów, jadu i tak dalej, to co się dzieje teraz. Kolejna sprawa, no nie wiem, jak można dzieciom w przedszkolu, wiecie, jakieś hasła pro jedna strona albo pro druga strona. Dlaczego w przedszkolach, nie wiem, dzieci mają prane głowy w szkołach i tak dalej. Obserwowałem to, nie wiem, wychodząc ze swoimi córkami na plac zabaw czy gdziekolwiek, no słuchajcie, no masakra, dzieci po 7 lat mają takie hasła, że no, a rodzice mówią, brawo, jeszcze wrzucają zdjęcia, o, napisał J. Putina i się cieszą, nie? Więc zobaczcie, że wszystko, co jest nam pokazywane, jest no jest iluzją i nie jest do końca takie, jak wszystko jest. Oczywiście mówię w każdym, mówię w każdej takiej sytuacji cierpią ludzie niewinni, bezbronni, którzy są w to wmieszani wielokrotnie. Nie wiem, no, czy nasz naród był wmieszywany w różne rzeczy, czy inne narody. No tak się dzieje, tak? I po prostu no, nie ma przekazania całej prawdy, bo sami wiecie, że również jeżeli ktokolwiek się interesuje, mówię, przeszłością, historią, archeologią, to też różne wątki, mówię, od II wojny światowej, po Antarktydę, po wyprawę, zapomniałem, Boyd, nie, jak on się nazywał, generał Bright na Antarktydę chyba w 44 albo 45, Bright albo Bright, nie wiem, jakoś tak. Tak samo, no, różne rzeczy są i mówię, no, wiele rzeczy się nie zgadza, ale nie weszło to w ogóle do, jakby to powiedzieć, tej mainstreamowej, nie wiem, historii, wiedzy, nauki. Tak samo widzieliście z archeologii, wykopywali różne czaszki wielkie i tak dalej. Tartaria, kolejne zagadnienie, można sobie tam popatrzeć. No i wiecie, tylko to jest takie, wiecie, no jak tam macie godzinkę gdzieś po południu, wam się nudzi, można zerknąć, żeby też w to nie wchodzić. Tak samo jak mówię, różne, wiecie, cywilizacje, wszyscy wieszczą, wszyscy przyjadą, Plejadianie pomogą i tak dalej. Fantastycznie, słuchajcie, jednak będę to powtarzał kolejny raz. My żyjemy tutaj, w tu i teraz i to od nas zależy, to jest nasz świat, nasze życie i od nas zależy, co zmienisz w sobie, co zmienisz w świecie, tak? Bo każda zmiana w nas jest zmianą, która wychodzi na świat. Więc uzależnianie znowu, wiecie, że jakieś fantastycznie ludki przylecą i nam pomogą, z iluzji w iluzję, naprawdę. Ufajmy, słuchajcie, sobie, swoje połączenie z duszą, połączenie ze swoją duszą, wasza dusza. Mówię, jak zaczynacie słyszeć swój wewnętrzny głos, to wszystko, jakby to powiedzieć, no, ukierunkowywuje się i płyniemy. I mówię, jak wychodzimy z tej roli ofiary, słuchajcie, no bo to mówię, po to miałeś ciężko, po to dostawaliśmy po tyłku, żeby mieć kontrast, tak? Mówię, dobro, zło, nagroda, kara, to samo. Doświadczyłeś tej strony, wiesz, jaka jest ta strona, no to wybalansuj sobie jakoś, tak? Żeby było przyjemnie, żeby nie krzywdzić innych. Jesteśmy wszyscy połączeni, tak? Jesteśmy wszyscy, każdy jest jednym kółeczkiem. Na dwa kółeczka się łączą i wszystko się łączy i mamy, wiecie, cali jesteśmy w kółeczkach, każdy jest jednym kółeczkiem. Więc, moi drodzy, robiąc komuś kuku, robiąc komuś niemiło, robisz to tak naprawdę sobie, więc zaczynamy to rozumieć i zaczynamy, jakby to powiedzieć, wychodzić z tych schematów, które zostaliśmy wpleceni, tak? No bo zobaczcie tutaj, uniwersalna miłość, tak? Mówię, czy ktoś jest taki, czy taki, to szacunek i miłość. Możesz kogoś, nie wiem, nie musisz wszystkich lubić, ale szacunek i, wiecie, miłość uniwersalna, czyli akceptujesz kogoś takiego, jakim jest, mimo że nie zgadzasz się z jego zdaniem, to nie robisz na tej linii jakiegoś konfliktu. Każdy ma prawo doświadczać we swoim własnym tempie wszystkich różnych sytuacji, w które się, jakby to powiedzieć, wymieszał, wplątał i to wszystko jest dla niego. My tutaj widzimy, wiecie, wycinek. My widzimy jedną perspektywę, tak? Więc dla kogoś nawet, mówię, jakaś ciężka sytuacja, trudna, jest dla niego, jakby to powiedzieć, przeznaczona, aby dzięki niej właśnie zerknął na świat z innej perspektywy,
aby ruszył tyłek za przeproszeniem, aby zmienił swoje, jakby to powiedzieć, myślenie i różne inne schematy, z których musi. Nikt nie musi nic. Jeżeli chce iść dalej, no to powinien sobie z tych niektórych ograniczeń, z tych niektórych niekorzystnych rzeczy, w które się wplątaliśmy, wyłazić, tak? Co ja tu sobie coś mądrego napisałem? Nie, ten New York Post. A, jeszcze takie ciekawostki ogólne. Zobaczcie, że no mówię, cierpią ludzie zawsze najbiedniejsi. Dzisiaj wyskoczył mi to w ogóle tak off-topicowo. Strona Forbesa jest. I wyskoczyło mi, że od 2018, ich dane, jakieś statystyki, od 2018 roku do 2021 roku 40% w każdym z tych trzech lat, 40%, jakby to powiedzieć, nieruchomości kupowanych przez obcokrajowców stanowili nasi sąsiedzi, którzy teraz przyjeżdżają. Łączna powierzchnia tych mieszkań, słuchajcie, to tam przebiło chyba z 20 albo 30 razy to. Łączna powierzchnia w 2021 roku, łączna powierzchnia mieszkań 240 tysięcy metrów kwadratowych. I to tylko oni kupili, nie? Także nie wiem, co już wiedzieli, coś będzie takiego. Sami wiecie, tam są te projekty ich różne, wiecie, Nowa Jerozolima i tak dalej. To też o tym było mówione od bardzo dawna. Tylko, że no mówię, bez naszego zasilania to się, jakby to powiedzieć, nic nie stanie. Ja uważam, że warto wiedzieć gdzieś, co się dzieje i przekrojowo po prostu na to patrzeć z uśmiechem, tak? Okej, okay, no robicie sobie, fajnie, bardzo się cieszę, no ale no my robimy co innego, więc niestety każdy powinien sobie robić tam, gdzie ma otwartą przestrzeń i gdzie wszyscy się na to zgadzają. A tutaj niestety, no zobaczcie, tak samo mówię, iluzja polityczna w każdym z krajów, zobaczcie, no to jest taka dziwna zależność, że wszyscy w tych jarmułkach gdzieś tam z tymi przedstawicielami jarmułkowymi się spotykali, wiecie, rodziny od Rothschildów, te różne wszystkie super ekstra, oczywiście w cudzysłowie też tam swoje rączki macają, więc no nie wiem, no naprawdę trzeba się jeszcze bardzo dobrze postarać, żeby nie chcieć połączyć tych wszystkich kropek, nie? Śledź pieniądze, słuchaj, śledź pieniądze. Nasze pieniądze tutaj, tak samo no mówię, politycy gdzieś w naszym kraju, sprawdźcie sobie pochodzenie i tak samo tych innych, bo to nie jest tylko, że u nas. Tak samo jak też byłem w Anglii, tam też się wszyscy śmiali, tak, nie wiem, powiedzmy, Anglicy śmiali się z tego, z Boriska, tak jak u nas mają, dużo ludzi ma bekę po prostu z Jarka i no i tak wygląda, że wszyscy się śmieją, no ale tak w tym, jakby to powiedzieć, niektórzy dalej tkwią, dalej gdzieś tam się przejmują różnymi takimi jakimiś zagraniami, jednak to nie ma najmniejszego sensu, bo jeżeli, no mówię, poczujesz tą wolność w sobie, nie? Poczujesz tą wolność w sobie, że nikt ci nie kontroluje, nikt nie może nic ci zabrać, nikt nie może bez twojego, jakby to powiedzieć, bez twojej zgody, bez twojego pozwolenia, bez twojego przytaknięcia, nic nie można ci odebrać, nic. Właśnie kiedy to zrozumiemy, kiedy wyzbędziemy się tych wszystkich strachów, stajemy się na nowo wolnymi ludźmi, wolnymi istotami, które przyszły tutaj, aby kreować, aby się rozwijać, aby doświadczać, a nie siedzieć zamknięci gdzieś, nie wiem, w pokoju i się ciągle bać całe życie, no bo słuchajcie, patrząc wstecz na historię, no to ciągle byśmy się musieli bać. Zobaczcie, oni ciągle gdzieś czymś straszyli, gdzieś cały czas było, wiecie, niebezpiecznie, lepiej nic nie robić, nie? Więc wychodzimy z tych ograniczonych, jakby powiedzieć, założeń, bo jesteśmy istotami, które przyszły tutaj, mówię, kreować, pokazywać, że można inaczej, wznosić się do góry, pokazywać właśnie, jest wiele ludzi, zauważyłem też takich pomiędzy jeszcze właśnie, nie, że gdzieś coś czują, ale mówią, kurde, może jeszcze nie. Więc tak samo, bądźmy takimi światełkami, słuchajcie, jest to powiedziane, możemy wskazywać, słuchajcie, nie pokazujemy, wiecie, nie bierzesz kogoś za rękę, nie ciągniesz go przez cały pokój, żeby mu pokazać, gdzie jest balkon, tylko pokazujesz mu drogę, pokazujesz mu wskazówki, pokazujesz mu, że tu są drzwi, trzeba je otworzyć, albo tam coś może być, trzeba uważać, dajesz wskazówki, bo najważniejsze jest właśnie przejście całej drogi, czyli nie zabierasz nikomu tej, jakby to powiedzieć, drogi doświadczenia, bo wtedy no jego dusza mogłaby czegoś nie doświadczyć, co by chciała, załóżmy, więc można wskazać, można podnieść na duchu, można poklepać po plecach, można powiedzieć, że dasz radę, możesz dać jakąś wskazówkę, jeżeli byłeś w podobnej sytuacji. Jeżeli byłeś w podobnej sytuacji, możesz dać komuś jakąś wskazówkę, możesz pokazać, dodać otuchy, dodać odwagi, zmotywować, zainspirować, żeby dany człowiek, dana istotka podjęła, jakby to powiedzieć, weszła na ścieżkę, w której pozna siebie i odkryje siebie, bo o to chodzi, żeby każdy, mówię, zmieniał się w sobie. Jeżeli, mówię, 100 tysięcy ludzi gdzieś, tam pan Kota nagrywa, bo wszedł na drugie piętro,
Dobra. Jeżeli 100 tysięcy ludzi gdzieś na przykład zaczęłoby się zmieniać, nie? Zaczęłoby się zmieniać, zaczęłoby inspirować jednych drugich, no to ta kula byłaby już nie do zatrzymania i po prostu na, nie wiem, w każdym rejonie, wiem, w każdym rejonie świata gdzieś te światełka by się świeciły i jedno od drugiego się zapala, tak? Bo my nie potrzebujemy ograniczeń, nie potrzebujemy nikogo, nie potrzebujesz nikogo, żeby ktoś ci mówił, co masz robić, jak masz żyć. To wszystko jest w tobie. Ty, każdy z nas po prostu na takim płynącym flow jest w stanie przejść przez życie z uśmiechem, normalnie, że jakieś tam mogą się potyczki potknąć się gdzieś możemy, ale to wszystko jest wliczone i dzięki temu właśnie też w niektórych momentach, gdy czasem gdzieś nam zniesie, potykamy się i wracamy na naszą trasę, na środek, żeby dalej się rozwijać, dalej po prostu wychodzić ze swoich, mówię, jakichś po prostu mankamentów, w które się wplątaliśmy, tak? Więc moi drodzy, mówię, to jest takie przejście drogi, załóżmy, od te początki, od ego, które boi się o wszystko, boi się o przeszłość, boi się o przyszłość i ten mózg drukuje te scenariusze różne, wszystko, o matko, tu może być tak, tu może być tak, tu nas porwią, tu jak wyjdziesz, tu cię auto rozjedzie, tu zobacz to, tu może to ci na głowę spaść, no to nic tylko siedzieć w domu, nie? Więc jeżeli wyjdziemy z tego, jakby to powiedzieć, programu ego, który działa w tym momencie na nie naszą korzyść, bo to nie da się, o, wywalam ego, dziękuję, nie mam ego, nie? Po prostu wejść później w serducho i z serducha podejmować te decyzje. A główka tutaj niech będzie ego. Później, jeżeli działa na naszą korzyść, jakby to powiedzieć, czyli nie na naszą korzyść, tylko na naszą korzyść cały czas. Jeżeli umysł jest naszym, jakby to powiedzieć, podopiecznym, to wtedy jest dla nas bardzo pożyteczny. A jeżeli umysł chce rządzić i umysł chce nam mówić, co mamy robić, no to wtedy jest to rozstrojenie, nie? Więc fajnie to sobie wszystko poustawiać na własnych przykładach, na własnych rzeczach, na tym, w co ty wierzysz, co ty czujesz, co ty myślisz, czego ty chcesz doświadczać. Sprawdzaj to wszystko. Zadawaj pytania, odpowiedzi będą przychodziły do ciebie w różnych chwilach, takich najbardziej niespodziewanych. Często mówię, najzwyklejszy człowiek na ulicy powie ci jakieś trzy słowa, które będą odpowiedzią na twoje pytania, które miałaś od 2 czy 3 dni albo od miesiąca w głowie. Więc po prostu to wszystko się rozpada, cała ta iluzja się rozpada. Zobaczcie, no nie ma sensu tego w ogóle, jakby to powiedzieć, przejmować tym wszystkim, bo oczywiście, że to nie zmieni się, nie wiem, w pół roku, w rok, w dwa, może się zmieni, ale potrzeba na wszystko chwilę czasu. Tak samo na przykład, nie wiem, to mówię względem siebie, że jeżeli ja przez, nie wiem, 25 lat życia chlałem wódę, darłem ryja, biłem się i tak dalej, i tak dalej, no to później chwilę to potrzebowało. Teraz też dalej z tego, wiecie, jakby to powiedzieć, jestem dalej w procesie już. Przez te, załóżmy, 5-6 lat zmieniłem mnóstwo rzeczy zrozumiałem, mnóstwo rzeczy odpuściłem, mnóstwo rzeczy wybaczyłem, mnóstwo rzeczy pokochałem, mnóstwo rzeczy, mówię, pojawiło się w moim życiu i zniknęło. I doskonale wiem, że to jest wspaniały proces, którego nie chciałbym zamienić na nic innego. I mówię, wszystkie doświadczenia z przeszłości stworzyły nas takich, jakich jesteśmy teraz, więc powinniśmy być wdzięczni za każdy dzień, za każdą ciężką sytuację, za każdą przykrą sytuację, bo dzięki nim właśnie wzrastamy. Dzięki nim dociera do nas, jakim życiem nie chcemy żyć, jakie życie chcielibyśmy mieć i zmienić, nie? Więc moi drodzy, dzięki wielkie za uwagę. Zobaczcie, ten proces transformacji jest na całym świecie w różnych aspektach, od politycznej po religijnej, po różne inne wszystkie. Zobaczcie, tu jedne wybory, tu drugie wybory, tu mówią, że tamten we Francji Macron wygra, tu Le Pen, tu coś tam, wiecie, no to jest taka szum, nie? Tak samo tam mówię, na Ukrainie jeszcze tak samo. Zapomniałem teraz tylko nazwy tego. Nie mam napisane. Słuchajcie, poprosili o satelitarne zdjęcia tam z tych niektórych miejscowości. No i nie ma tych zdjęć, nie chcą udostępnić, co tam się działo. No przecież jeżeli są dowody i narracja jest taka, jak mówią, wiecie, w telewizorku i tak dalej, pokażcie zdjęcia satelitarne. Lepszego dowodu nie ma. Kto, co, jak. I wtedy wszystko by się rozpadło, ale tego też nie pokażą, bo mówię, to jest gierka, mówię, oni grają długoterminowe rozgrywki. Więc to jest po prostu, wiecie, no i więcej ludzi wychodzi z tego, bo to nie chodzi o to, aby zasilać jedną stronę albo drugą stronę, bo wtedy jesteś tak, jakby to powiedzieć, w procesie, jakby to powiedzieć, walki. A jeżeli walczysz, no to jeszcze nie masz tego spokoju w sobie, więc wybierasz to, co zgodne z sobą, czyli nie wiem, idziesz sadzić kwiatki, idziesz gdzieś, nie wiem, pomóc komuś coś przenieść, idziesz gdzieś, nie wiem, pomóc przekopać jakiejś babci ogródek,
idziesz, nie wiem, wiesz, że masz tam jakiegoś znajomego, który może potrzebuje porozmawiać z tobą, potrzebuje twojej po prostu, że pobyć z tobą, nie? Nie wiem, masz znajomych, którzy faktycznie może gdzieś potrzebują, gdzieś tam zawaliła im się jakaś, nie wiem, szopka, w której facet miał, nie wiem, cały warsztat, i tak dalej, i wiesz, że możesz mu pomóc, masz tam jakiś kapitał, masz coś i wiesz, że dla tego typa to świat się zawalił, a ty jesteś w stanie mu pomóc, nie? I każdy z nas wie w określonym momencie, kiedy co robić, jeżeli jesteśmy wsłuchani w głos swojej intuicji i działamy właśnie z poziomu serducha, a nie właśnie te zagwozdki, takie ego, takie wiecie, nie? Więc moi drodzy, bardzo dziękuję za uwagę, życzę wam wspaniałej niedzieli, jesteśmy w kontakcie. No i tyle. Wszystkiego dobrego. Dzięki za każdą interakcję. Dziękuję za każde dobre słowo. Dziękuję za każdy, mówię, komentarz, za każdą rozmowę z wami, czy na Messengerze, czy na mailach, czy gdziekolwiek. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.